Zacznijmy od przypomnienia kryterium porównawczego zbieżności szeregów, no a potem omówimy jego taką ogólniejszą wersję, która może być stosowana w większej ilości przypadków. Czyli powiedzmy, że interesuje nas zbieżność takiego szeregu, suma od n równego 1 do nieskończoności, ułamek 1 przez 2 do n tej plus 1. No i pytamy się, czy taki szereg jest zbieżny, czy nie. No więc co możemy powiedzieć o tym szeregu? Otóż jest to szereg o wyrazach dodatnich, prawda? Tutaj wszystkie każdy wyraz jest dodatni. Wobec tego ciąg sum częściowych jest ciągiem rosnącym. No i teraz ciąg rosnący, jeżeli jest ograniczony, to jest zbieżny. Czyli będziemy wiedzieli, że ten szereg jest zbieżny, jeżeli wykażemy, że ciąg sum częściowych jest ograniczony. No i kryterium porównawcze polega właśnie na tym, aby porównać ten szereg z pewnym szeregiem od niego większym, o którym wiemy, że jest szeregiem zbieżnym. No i tutaj narzuca się, powiedzmy, szereg geometryczny zbliżony do tego szeregu 1 przez 2 do nt. No, dlaczego tak jest? No, wiemy, że 2 do nt jest na pewno mniejsze równe niż 2 do nt plus 1. Tak? To są liczby dodatnie. Wobec tego dla odwrotności mamy relację odwrotną, czyli 1 przez 2 do nt jest większe równe 1 przez 2 do nt plus 1. Czyli ten szereg 1 przez 2 do nt jest większy, ma wyrazy nie mniejsze niż nasz szereg, no a to jest szereg geometryczny, o ile razie 1 druga zatem jest zbieżny. Czyli wobec tego ciąg sum częściowych tego szeregu jest ograniczony, zatem ciąg sum częściowych tego szeregu jest ograniczony, zatem ten szereg jest zbieżny. No i na tym polega kryterium porównawcze. No dobrze, ale powiedzmy, że mamy szereg, który wygląda w ten sposób. Suma od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez 2 do n tej minus 7. No i teraz tak, z jednej strony, prawda? Jak n jest bardzo duże, to właściwie czy tą jedynkę dodamy, czy nie, czy to 7 odejmiemy, czy nie, to pewnie nie bardzo ma wpływ, prawda? Bo 2 do n to jest tak duża liczba, że właściwie te wszystkie trzy liczby to są do siebie bardzo zbliżone. No ale jednak tego szeregu nie możemy porównywać z tym, dlatego że on jest większy, prawda? 1 przez 2 do n minus 7, no jeżeli tylko jest dodatni, czyli dla n-ów większych od 3 powiedzmy, ten szereg jest większy od 1 przez 2 do n. Wobec tego no, kryterium porównawcze, przynajmniej porównując go z tym szeregiem geometrycznym, nie da nam odpowiedzi na pytanie, czy on jest zbieżny, czy nie. No właśnie, ale nasza intuicja mówi, że właściwie, ponieważ jeżeli n jest bardzo duże, to te szeregi są właściwie takie same, więc pewnie ten szereg powinien być zbieżny. No i właśnie ta intuicja jest doprecyzowana w wersji granicznej kryterium porównawczego, którą teraz przytoczę precyzyjnie, no i potem zobaczymy, jak ją tutaj zastosować. Czyli powiedzmy, że mamy dwa szeregi, a n, no i powiedzmy drugi szereg od n równego 1 do nieskończoności bn. Teraz, co zakładamy o tych szeregach? Otóż są to szeregi o wyrazach dodatnich, czyli bn, powiedzmy, jest większe równe 0, a an jest ściśle większe od 0. Zaraz się okaże, dlaczego to założenie czynimy. No i jak zwykle w tych kryteriach te warunki muszą być spełnione dla dostatecznie dużych n, czyli dla n-ów większych równych od pewnego k. No, czyli począwszy od pewnego miejsca, oba te szeregi mają wyrazy dodatnie, przy czym jeden z nich jest ściśle dodatni. No właśnie, teraz ta idea, że dla dużych n-ów te szeregi są do siebie jakoś tam proporcjonalne, wyraża się w tym, że zakładamy, czyli założenie jest takie, jeżeli istnieje granica przy n dążącym do nieskończoności bn podzielone przez an. No właśnie, dlatego założyliśmy tutaj, że an musi być dodatnie, dlatego że dzielimy sobie an i to jest równa b. Teraz ten iloraz jest ciągiem o wyrazach dodatnich, wobec tego granica wiemy, że jest większa równa 0, ale my zakładamy o niej, w tym kryterium jest założenie, że ta granica jest ściśle większa od 0. No. No i dodajmy tutaj jeszcze, jeżeli istnieje skończona, żeby ktoś nie pomyślał, że
A czasem się mówi, że granica plus nieskończoność też to jest, ciąg dąży do plus nieskończoności. Wiadomo, że można to precyzyjnie nadać sens takiemu stwierdzeniu, ale tutaj zakładamy, że ta granica jest skończona. Czyli to jest ta granica G, to jest pewna liczba, która jest dodatnia. Czyli to są nasze założenia i nasza teza wtedy oba szeregi są zbieżne lub oba są rozbieżne. No i właśnie to jest realizacja tej idei, prawda? To, że ta granica istnieje, jest skończona, mówi, że te wyrazy dla dużych n-ów, właściwie te szeregi są do siebie proporcjonalne, prawda? No i wtedy obie te sumy można wzajemnie przez siebie szacować. No i na tym właściwie polega dowód tego kryterium, że właściwie korzystamy tutaj z tego kryterium porównawczego, które możemy zastosować dla odpowiednio dużych n i to z tego wynika, że ta granica jest ściśle większa od zera, wynika, że możemy oba te szeregi wzajemnie przez siebie szacować. No dobrze, i zobaczmy, jak to teraz pomoże nam w tym naszym szeregu tutaj. No dobrze, czyli znowuż chcemy go porównać z naszym szeregiem geometrycznym. Czyli to jest nasze AN. To jest nasze AN, a to jest nasze AN, a to będzie nasze BN. No i co? I teraz patrzymy, tak? AN jest większe od zera dla N, począwszy od pewnego miejsca. No jest, prawda? 2 do N tej, jeżeli N jest większe równe 3, to 2 do N tej jest większe niż 8, wobec tego tutaj mamy dodatnią, ściśle dodatnią liczbę. No, czyli AN jest ściśle dodatni dla N większych równych 3, czyli AN, czyli mamy AN jest większe od zera dla N-ów większych równych 3, no i BN jest zawsze dodatni. No, BN większe od zera dla N większych równych 3 też możemy napisać. No i liczymy teraz granicę. Liczymy granicę. No AN podzielone przez BN, nie, BN przez AN, tak? Czyli 1 przez 2 do N tej dzielimy przez 1 przez 2 do N tej minus 7. No i wobec tego to równa się. No to co, to już może jednym kolorem, to będzie tak 2 do n tej minus 7 przez 2 do n tej. No i dzielimy licznik i mianownik przez 2 do n tej, czyli to jest granica 1 minus 7 przez 2 do n tej. No i jasne jest, że 7 przez 2 do n tej dąży do zera przy n dążącym do nieskończoności, czyli ta granica jest równa 1. Granica jest równa 1, wobec tego oba te szeregi są zbieżne lub rozbieżne naraz. No i wiemy, że to jest szereg geometryczny o ilorazie 1, 2, zatem ten szereg jest, szereg BN jest szeregiem zbieżnym, zatem szereg AN też jest szeregiem zbieżnym.